Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię wam dzisiaj kolejną partię super rosyjskich arcymistrzów. Mianowicie Jan Niepomniaszczyk kontra Daniil Dubow. Panowie rozgrywali partię w internecie tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No i przejdźmy do analizy. Moi drodzy, białe rozpoczęły tutaj posunięciem d4, skoczek na f6. c4, posunięcie g6, co mi się już zaczyna bardzo podobać. Skoczek na c3 właśnie i goniec g7, czyli powstaje nam, moi drodzy, obrona królewsko-indyjska, moja ulubiona, ukochana. Bardzo trudny debiut, niezwykle ciekawy, polecam serdecznie. Tutaj Dubow właśnie słynie z tego, po jego partiach widać, że uwielbia grę kombinacyjną, to już powtarzałem wielokrotnie w różnych materiałach. No i właśnie słynie z zaczepek, no i taki debiut może być niezłą zaczepką. Zobaczmy, jak to się toczyło dalej. Goniec e2, ten ruch powoduje taką jedną ciekawą rzecz, że na przykład po roszadzie, która właśnie następuje, można zagrać sobie takie posunięcie goniec g5 i powstanie nam system Averbacha w obronie królewsko-indyjskiej. Na taki ruch trzeba uważać czarnymi, gdyż po takim ruchu e5 praktycznie przegrywamy od razu partię, bo tutaj następują wymiany do samego końca. Kiedyś już wspominałem tą pułapkę, warto sobie przeanalizować. Wymiany do końca, wymiany, moi drodzy, hetmany potem idą pod nóż. Wymieniamy skoczka, goniec wymienia i skoczek skakuje na d5. Oczyma, wyobraźnią, tutaj starajmy się to zauważyć. Atakujemy skoczka i pionka na c7. Zdobywamy tutaj minimum pionka białymi. No dobra, ale to jest inna para kaloszy. Przejdźmy dalej. Tutaj białe zagrały gońcem na e3 i skoczek na c6. Cóż za piękna prowokacja, moi drodzy. Tutaj czarne prowokują białe do zagrania d5. Jeżeli białe by na przykład zagrały posunięcie skoczek f3, no to tutaj taki ruch skoczek g4 grozi. Przede wszystkim też grozi e5. No myślę, że czarne tu są zadowolone. D5. Poszło D5. Właśnie ta prowokacja została wykorzystana. Tutaj skoczek na E5 w tym momencie i F4. No właśnie, często się tak zastanawiam i co by było właśnie, jak tutaj skoczek skakuje na E5 i pionek atakuje na F4. Czarne, zauważmy, że mają praktycznie rozwinięte wszystkie figury. Goniec nie musi być rozwinięty na D7, żeby mieć taką samą siłę na przekątnej, więc zakładam, że już jest wyprowadzony, bo tutaj się przydaje. No i skoczek musi wejść na G4. Znaczy, musi, nie musi. No można oczywiście wrócić sobie na D7 spokojnie, ale na G4 wygląda to lepiej i dynamiczniej, gdyż atakujemy bardzo ważnego gońca E3 i chcemy go sprzątnąć. Goniec zagrywa na D2. No dobrze. Białe tutaj myślę, że też są zadowolone, czarne powinny też być zadowolone, dlatego że białe mają silne centrum i te skoczki trochę się plączą, bo po tym ruchu skoczek zagrywa tutaj sobie na H6, moi drodzy. To jest dobre posunięcie. To jest dobre posunięcie, tu się nic strasznego nie dzieje, G4 zagrać nie można, ale jest H3. No właśnie, jest posunięcie H3, które powoduje, że grozi G4 z widłami na skoczki. No i teraz pytanie, czy grać król H8 i uciekać tymi skoczkami bojaźliwie? No nie, jak gramy królewsko-indyjską, moi drodzy, musimy się liczyć z tym, że będziemy święcić. W tym momencie zostaje zagrane e6 i to jest ruch bardzo ciekawy. Tutaj oczywiście też można próbować grać e5 od razu, iść na aferę, nie ma na co czekać. Posunięcie e6 gryzie centrum, trzeba to robić. Tutaj białe zagrywają w ten sposób, no i goniec wybija na e6. Mamy wszystkie figury już legalnie wyprowadzone? Mamy, no ale co zrobić po g4, moi drodzy? Otóż to, co zrobić po g4? Zauważmy, że jak odejdziemy na przykład skoczkiem, to też będzie g5 i skoczek nie ma w ogóle opcji na ucieczkę. Trzeba się już liczyć z ofiarami i Dubow się z tymi ofiarami liczy. Moi drodzy, wieża e8. No i teraz pytanie, co by było po g5. Podpowiem, że taki ruch nastąpił w partii, ale zastanówmy się, co by było po g5. Otóż okazuje się, że tutaj czarne mają bardzo ciekawą koncepcję gry. Wieża e8 jeszcze fajnie stoi na rentgenie z królem, więc to trzeba wykorzystać. No i jest skoczek na e4. Poświęcenie prędzej czy później musi nastąpić w centrum. Co jest ciekawe, tutaj jakby się białe pokusiły o bicie, no to mamy hetman h4, król f1 i mat na f2. Partia by się pięknie zakończyła w 15 ruchach. No, nie jest to niestety takie łatwe. Tutaj po tym posunięciu, jak na przykład białe by zbiły na e4, to wskakuje skoczek na f5. No i teraz się przyjrzyjmy chwilę tej pozycji.
Jest figura mniej u czarnych, za to jest pionek więcej, no to też się liczy oczywiście, ale koń F5 tak fantastycznie to rekompensuje, że aż żal w ogóle nim gdziekolwiek ruszać. On tu tak świetnie strzela w te centralne pola u przeciwnika, no, że aż miło. No i powiem tak, bardzo intuicyjna pozycja, bardzo intuicyjna pozycja. Jeżeli białym uda się powymieniać, to wygrają pozycję. Czarne muszą grać dynamicznie. No i na przykład kilka opcji tutaj takich dla, znaczy dwie opcje takie tutaj dla białych, jakie pokazuje komputer. No, skoczek F3 się narzuca. No i po skoczku F3, moi drodzy, tutaj na przykład może nastąpić posunięcie goniec na C4. Goniec na C4, bicie na C4, wieża na E4, goniec musi się zasłonić, hetman E7 z bardzo długotrwałą inicjatywą dla czarnych. Wieście lub nie, ta pozycja jest lepiej oceniana przez silnik dla czarnych. Naprawdę niesamowicie to wygląda, mimo że figura jest mniej. Zobaczcie, te działa tutaj są niesamowicie mocne. Tutaj wchodzi kolejna wieża, inicjatywa bardzo duża, figury się rozgrywają, są opcje, są groźby. Ja przypuszczam, że tutaj dosyć łatwo się to gra czarnymi, ale cofnijmy to posunięcie. Tu jest jeszcze taka opcja zagrania królem na F2, no dosyć komputerowe zagranie, ale też dosyć logiczne, no bo schodzimy z rentgenu. I dajemy możliwość odskoczni skoczkowi na G3, ale na przykład po tym ruchu jest D5 bardzo silne i na przykład skoczek właśnie G3. No po tym ruchu możemy tutaj dziabnąć, skoczek na F5 na przykład, goniec F5. No i niech mi ktoś powie, komu ta pozycja się podoba czarnym. Znaczy, czy ta pozycja Wam się podoba czarnymi? O, w ten sposób chciałem powiedzieć. Mi się bardzo podoba. Gońce fajnie przeszywają tutaj diagonale. Król nie jest zrushowany, golutki, a falanga pionów ma szansę tutaj zrobić karierę. No, bardzo intuicyjna pozycja dalej do gry. Mimo wszystko, silniki dalej oceniają to jako na plus dla czarnych. W tym momencie po wieża E8, moi drodzy, poszło skoczek na F3. No i ten ruch niby silniejszy, niby nie. Goniec D7. Kulturalne odejście. Goniec zwarty i gotowy, żeby wejść na C6, a przy okazji jest tutaj bicie na E4. No i teraz poszło właśnie G5. No i moi drodzy, pozycja czarnych jest lepsza. Naprawdę. Trudno w to uwierzyć. Skoczek bije na E4 i pionek wybił tutaj na H6. No jedno by wyszło, jeżeli skoczek by wybił tutaj, no to byśmy wybili na E4 na przykład po wybiciu, tam goniec mógłby wbić na B2 i znowu są takie intuicyjne, znowu jest takie intuicyjne granie. Po tym posunięciu tutaj czarne mogłyby się popisać znowu dobrym ruchem, mianowicie goniec bije na C3. W dużym skrócie, po takich uproszczeniach, moi drodzy, i wieża na E4, świetny ruch, żeby nie wpuścić hetmana, a przy okazji atakujemy na F4. Znowu intuicyjnie to wszystko dobrze wygląda. Hetman F6, wieża E8, takie plany, goniec C6. Żyć, nie umierać. Tak mogłoby być, tak nie było. Po tym posunięciu goniec wybił na H6, ale zauważcie, że Daniel Dubow się w ogóle nie boi grać z tak piekielnie silnymi arcymistrzami, gdzie Niepomniaczy ma prawie 2800. On się ociera o ten ranking. I nie boi się grać bez figur. Mega ostro, mega ciekawie to wygląda. Podziwiam gościa, będę go często śledził. Goniec na H6. No i teraz skoczek tutaj wybił na E4. Wieża wybiła na E4, moi drodzy. Komputer ocenia tutaj lepszy, no, trochę lepiej dla białych. No ale powiem tak, no wybaczcie mi za wyrażenie, mam to gdzieś. Naprawdę, bo jakbym miał wybierać kolor, wybieram czarne przy dłuższym zastanowieniu. Tak, tak, 2-3 minutki, ocenić pozycję intuicyjnie i wolę czarnymi. Gdyż dwa pionki za figurę i jest atak. No taki no, nacisk, że tak powiem, może nie atak. Atak to za duże słowo. Tutaj białe grają F5. No taki ruch z jednej strony, który próbuje wymieniać figurę i trochę szarpnąć, ale tu się nic nie dzieje. I bardzo dobrze gra Dubow, bardzo dobrze zagrywa, mianowicie zobaczcie, hetman F8. Piękne posunięcie, bardzo ideowe, gdyż wieża E8 wchodzi i bronimy pięknie gońca. Wymiana czarnopolowych gońców i czarne słabe pola rekompensuje tutaj bardzo grę. Pamiętajmy, że jeszcze goniec C6 się w zanadrzu. Tutaj nastąpiła roszada. No, lepiej późno niż wcale. No i kolejna figura wchodzi do gry.
Goniec zagrał na d6. No i moi drodzy, na d3, przepraszam. Moi drodzy, tutaj Dubow zagrał takie posunięcie niezwykle ciekawe, naprawdę niezwykle ciekawe. Komputer ocenia to jako wyrównanie, gdyż ma tu niezłą alternatywę. Mianowicie tu bardzo dobrym zagraniem byłoby goniec na e3 z szachem. No jeżeli wymiana, wieża wymienia i dalej stoimy intuicyjnie bardzo dobrze. Hetman potem wchodzi na h6 i niezłe są ataki na h3. Raczej jest po ptakach. Według mnie, nie patrzmy tutaj na maszynę, tylko tak ludzkim okiem. No ale Dubow zagrywa jeszcze ciekawiej, co jest niezwykle interesujące, mianowicie wieża E3. Mi do głowy taki ruch, znaczy wpadłby pewnie tak, bo to są takie ideowe zagrania, ale czy bym tu się odważył poświęcić wieżę teraz? No nie wiem. Nastąpiło w partii bicie na E3 i goniec wybił z szachem. W zasadzie idea jest ta sama, król G2, żeby atakować króla poprzez hetman G7, G5, G4 i rozwalać tego króla. Poza tym tam hetman G7 jeszcze fajnie będzie patrzył na B2. Taki jest plan. Po tym posunięciu goniec zagrał na C6. Jak myślicie, może w tej pozycji, jak komputer ocenia tę pozycję? Jest wieża mniej u czarnych, coś niebywałego. Komputer ocenia jako równą, no ale on liczy wszystkie warianty możliwe. Goniec C6 dalej dobrze to wygląda, bardzo dobrze. Hetman na E1 zostało zagrane. No i tutaj niestety Daniel Dubow popełnia poważny błąd. Założenie miał bardzo dobre, ale to jest błąd, dlatego że zagrał G5. Tutaj przede wszystkim najpierw trzeba było zagrać hetmanem, wprowadzić ostatnią figurę, żeby naciskać na B2 pionka przy okazji, a tutaj G5 i G4 grozi. No cóż, po tym ruchu na przykład wieża D1, zauważmy, gramy G5, jeżeli hetman idzie i tutaj broni tego G4, gramy H5. Nie ma obrony przed G4 i odbijamy sobie tu po prostu jakość. A jakość mniej, to już wiecie, no nie pierwszy raz graliśmy z jakością mniej i było dobrze. Tym bardziej, że też trzeba liczyć się z przewagą pionków. No niestety to założenie nie udało się. Te ruchy nie zostały zagrane przez Dubowa. Zagrał niestety inaczej. No szkoda, bo zagrał G5. No i tutaj białe się nieco rozwiązują. Grają hetmanem teraz na G3 i brakuje tego tempa, można powiedzieć. Brakuje tego tempa, bo po tym ruchu jest też opcja oczywiście tutaj i bronimy na H5. Goniec na F4 zostało zagrane. Hetman G4, moi drodzy, i wieża na E3. No, fajny ruch. Mi się to wszystko bardzo podoba, tylko że to już nie ma tej dużej siły, niestety. No, jest atak bezpośredni, wiadomo. Wieża D1. Białe bronią, robią co mogą i hetman G7. Niestety nie ma już teraz podparcia na H5. Szkoda. Szkoda, bo jak tu się białe wybronią, to będzie ciężko. Wieża F2. Moi drodzy. I hetman H8. Dziwnie wygląda, ale taki ruch trzeba grać, żeby próbować grać H5. Niestety białe bronią tego pola. Hetman wraca z powrotem i król fajnie czmycha na F1. No niestety dla czarnych tutaj białe się wybroniły i te gońce, które pięknie przeszywały te diagonale, już nie są aż takie silne. Co poszło dalej? W tym momencie po królu F1 goniec zagrał na G3. No i tutaj białe odpowiedziały od razu z kontrą F6. Takie poświęcenia piona są naturalne, normalne. No, bicie nastąpiło na F6. I czy bijemy tutaj na H7? No absolutnie nie, no bo król F8 nie ma jak dać dalej mata, powiedzmy. Tutaj hetman zagrał na G5 z wymianą. Zostawia wieżę w spokoju tutaj biały oczywiście. Więcej wymian powoduje to, że białe mają o wiele lepszą grę i szybszą możliwość wygrania tej pozycji ze względu na materiał, który im pozostał. H6 ze strony tutaj już Dubowa, skoczek na F7, król G7. Zostało zagrane i skoczek zagrał na D8. No i moi drodzy, tutaj strzał wieży, król wybił, no i teraz wyszło na to, że jest figura mniej, ale materiał jest bardzo uproszczony. Wieża zagrała na F3 z szachem, król E2, moi drodzy, wieża zbiła, no dwa pionki za figurę, okej, wygląda to jeszcze jako tako. Teoretycznie można by było tutaj próbować bić, no ale myślę, że jeszcze trzeba byłoby się białymi nieźle napocić, żeby tą pozycję wygrać. No ale tutaj białe postanowiły wykorzystać potencjał swoich figur. Zauważmy, goniec tutaj pięknie przyszywa, skoczek również. Ta linia jest zajęta, król się robi w małej pułapce. Wieża zagrała na H2, król na E3 i wieża zbiła na B2. Niestety ten ruch już przegrywa, gdyż dajemy mata w dwóch posunięciach. Można sobie zatrzymać filmik i zobaczyć, jak to zrobić. Moi drodzy, skoczek E6,
No i się czarne poddały. Gdzie nie ruszymy królem, dostajemy mata na F8. Szkoda tej partii Danila Dubowa, ale wielkie brawa za odwagę i wybór debiutu. Jak widzimy, tutaj świetnie by stał, gdyby zagrał odrobinę dokładniej. To się zawsze łatwo mówi, no ale arcymistrzowie, wymagamy od arcymistrzów bardzo dokładnej gry. Dzięki za uwagę, uczmy się, analizujmy partię. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!